prawda będzie. No, do 3 razy sztuka. Jest? Jest. Raz, dwa, trzy, próba. Dzień dobry, witamy serdecznie na kolejnym materiale, co ważne dla nas urlopowo. Na Dolnym Śląsku, znajdujemy się na Dolnym Śląsku. Na Dolnym Śląsku nas jeszcze nie było, a mieliśmy być już dawno temu. Niestety, jak mówi, używając terminologii prepersów, kupa wpadła w wentylator ostatnimi czasy. Mamy koniec świata, więc nam się plany troszkę pomieszały. No ale w każdym razie ważne, że udało nam się tutaj dojechać. Więc gdzie jesteśmy? I tutaj tak, wbite na blachę. Ja swoje regiony mam jak najbardziej w naszej dzikiej północy, bo z dzikiej północy przyjeżdżamy, więc skąd Polak z dzikiej północy może pojechać na urlop dokąd? No oczywiście w góry, więc pojechaliśmy w góry. Ale nie takie zwykłe, takie niezwykłe, właśnie Dolny Śląsk i znajdujemy się w powiat Wałbrzyski, inaczej Dolny Śląsk, powiat Wałbrzyski, góry suche albo kamienne, te nazwy chyba są zamienne. I co? Sudety Środkowe, miejscowość Sokołowsko. Miejscowość Sokołowsko z 3 powodów, ponieważ pierwszy powód to by był taki, że nie są to Zakopane w środku sezonu, gdzie mamy teraz środek sezonu i jeszcze nawet w tym tygodniu widzieliśmy, jak te Zakopane pięknie wyglądają, więc nikogo nie oceniamy, ale my lubimy spokój, a Sokołowsko ten spokój tutaj gwarantuje. Więc to jest jeden powód. Drugi powód to położenie Sokołowska. Znajduje się, jeżeli ktoś by chciał właśnie takie Sudety tutaj sobie... Gdyby ktoś chciał te Sudety sobie tutaj środkowe, zachodnie i wschodnie zobaczyć, plus ziemię kłoską, to Sokołowsko znajduje się geograficznie, praktycznie pośrodku wszystkich interesujących nas atrakcji. Więc z tego miejsca zainteresuje nas atrakcje, możemy uznać, oprócz samego Sokołowska, bo to za sekundkę, na pewno tak, jutro plan to jest Śnieżka, więc Karkonosze, Śnieżka, 60 minut jazdy samochodem w tamtym kierunku. Dzień następny ścieżka Hochbergów i Zamek Książ, gdzieś w tamtym kierunku, jeszcze krócej, bo to pół godzinki jazdy. Dalej góry Wałbrzyskie i kompleks Rize niemiecki w górach Wałbrzyskie albo Góry Sowie. Więc kompleks Rize w tych górach, czyli tam, gdzie Hitler montował swoje UFO. Tam oficjalna wersja jest, że tam miała być główna akwatera Hitlera, ale jak zobaczymy rozmach, z jakim to robiono, ja to lata jestem o tym oczytany, no to ewidentnie dla mnie bardziej prawdopodobne jest, że on tam montował UFO i z takim nastawieniem tam pojadę. Dalej będziemy przemieszczali się w kolejne dni niżej, dojdziemy też do ziemi chłodzkiej, Kłodzka i Gór Stołowych. Więc to jest powód geograficzny, dla którego Sokołowsko ma bardzo fajną lokalizację. Powód trzeci to bym był totalnym ignorantem, jak tutaj przyjechaliśmy i ja się zapoznałem z historią tej miejscowości i bym był totalnym ignorantem i byłoby niefajnie, jak ja bym o samym Sokołowsku nie powiedział i potraktował je tylko jako miejsce na wypady gdzieś indziej. Zatem tak. Więc ja tutaj chciałem przedstawić krótką historię. No, kto się zanudzi, to trudno, ale naprawdę ta historia jest warta przytoczenia, bo jest to coś naprawdę oryginalnego. Na tyle oryginalnego, że gdybyśmy w Sokołowsku byli 100 lat temu, to najprawdopodobniej nie byłoby nas tutaj stać na pobyt. Mało tego jak to, ta miejscowość była znana w całej Europie, to o Zakopanem jeszcze nikt nie słyszał. O Zakopanem usłyszelibyście dopiero za 20 lat, w momencie jak to było tutaj w drugiej połowie XIX wieku modne. Zakopane jeszcze nie istniało. Zakopane nie istniało jako turystyczna miejscowość. Zakopane istniało od XV wieku, gdzieś tam były jakieś wspominki, ale to nie było to Zakopane, o którym my dzisiaj wszyscy myślimy. Zakopane swoją popularność turystyczną też zawdzięcza Sokołowsku, o czym chwilkę dalej. I teraz tak, teraz zmienimy sobie kadry, żeby nie było zbyt monotonnie. Dobra, poszliśmy. Tak. Mamy nowy kadr. Dobra ruina nie jest niezły. Ale to naprawdę fajnie wygląda, jest fajnie oświetlone, dlatego to jest ten kadr. To jest powód, to jest cień świetności tego miejsca, gdy ono było, kurczę nie, żeby nie wyprzedzać faktów. Zapoznamy się na szybko, na krótko z historią. Postaram się to zrobić bardzo krótko i przejść od razu do okresu świetności, gdy do Sokołowska zjeżdżała cała Europa. Dobra, więc pojedziemy z historią, pojedziemy w miarę szybko i mam nadzieję, że krótko, żeby się streszczać, żeby nie zanudzić. Więc tak, na początek musimy zapomnieć o nazwie Sokołowsko i cofamy się do 1357 roku. W 1357 roku mamy pierwsze wspominki o miejscowości Gerbersdorf. Ta nazwa będzie nam towarzyszyła bardzo długo, przez całą długość trwania praktycznie okresu świetności tego miejsca, ponieważ nazwa Sokołowsko jest polską nazwą, która została tutaj nadana dopiero w 1945 roku. Zatem o Sokołowsku zapominamy, mamy Gerbersdorf. 1357 rok, to jest średniowiecze. Tutaj szczęśliwie ja tego okresu nie lubię, więc szczęśliwie dla Was i dla siebie mogę to średniowiecze ominąć. Omijamy też sobie wieki nowożytne. Tutaj nic się nie dzieje takiego, żeby to było dla osób nie z regionu ważne. Przeniesiemy się od razu do połowy wieku XIX.
z jedną wspominką. W 1509 roku tę miejscowość i tę ziemię tutaj nabywa ród Hochbergów, nabywa hrabia von Hochberg. I to jest tutaj dla tego regionu bardzo ważne, ponieważ tutaj wszędzie, jak się poobracamy, to są Hochbergowie. Ten hrabia też ustanawia swoją główną siedzibę w Książu i trzęsie tutaj tym regionom aż do, no, przez setki lat. Więc do XIX wieku miejscowość wygląda jak zwykła wioska Hochbergów, niczym się nie wyróżnia. Petarda historyczna następuje i tutaj się zacznie robić ciekawiej i to wytłumaczy tutaj ten kar z tyłu. Druga połowa XIX wieku. W 1849 roku do wsi przyjeżdża hrabina von Kolomb. Taka sobie arystokratka z kupą kasy i postanawia zainwestować, tutaj się bardzo klimat podoba, jak to wszystko wygląda, postanawia zainwestować kasę i zrobić coś dla swoich arystokratycznych kolegów. No i mianowicie wpada na pomysł, że zrobi tutaj ośrodek leczenia zimnymi wodami. Dobrze robiło na nerwy, dobrze robiło na złe samopoczucie. No i pomyślała sobie, że to za egzamin i będzie miała tutaj tłumy fanów. Wyłożyła kasę, założyła ten ośrodek i co? No i plejtnęła. I tutaj wiele źródeł zapodaje, no przechodzi do następnego właściciela, co się dzieje dalej. Ale warto wspomnieć, że XIX wiek, pomimo że był piękną epoką, szczególnie dla bogatych, to niestety hrabina von Kolomb za te długi, które sobie tutaj w tym Sokołusku narobiła, poszła po prostu siedzieć do pierda. Więc nawet arystokracji zdarzyło się, że wiek XIX dla nich najszczęśliwszy nie był. Co się dzieje dalej? Dalej się rozpoczyna właśnie tutaj ta mega historia. Te ziemie posiadłości nabywa jej szwagier. Wszystko zostało w rodzinie? Tak, wszystko zostało w rodzinie. Te ziemie nabywa jej szwagier Hermann von Bremer, doktor, żeby nie było, nie jesteśmy na ty. I pewnie już nie będziemy, bo nie żyje, więc nie będzie okazji. Nabywa doktor Hermann von Bremer. Dobrze to czytam, żeby mi się teraz nie wolnęła nazwa. Napis walniesz w razie czego. Bremer, dobrze mówię, Bremer, sobie fonetycznie napisałem. Ziemię tę nabywa Hermann Bremer i on ma lepszą smykałkę do interesów. Hrabina się nie wstrzeliła, że w wieku XIX i od końca wieku XVIII tak naprawdę ludzie mieli większe problemy niż arystokracje w depresji. Mianowicie najgroźniejszą chorobą, jaka wtedy tutaj nawiedzała świat Europę, była gruźlica. Ludzie masowo padali, po prostu umierali na gruźlicę. Doktor Bremer opracował swoją nowatorską metodę leczenia tej choroby. Przypomnijmy, że no dzisiaj może to wydawać się oczywiste, ale wtedy przede wszystkim nie było wiadomo, czym gruźlica jest, co ją powoduje i jak ją leczyć. On wpadł na swoją nowatorską metodę, zrywając ze starszymi metodami, więc jest to jego nowa metoda. Mianowicie wykorzystał klimat, jaki tutaj panuje uzdrowiskowy, zimne, czyste górskie powietrze. I przede wszystkim metoda polegała na tym, żeby wyrwać przede wszystkim chorych gruźlików z tych wilgotnych miast. Tutaj zimne powietrze górskie sprzyjało powrotowi do zdrowia. Jak się trochę poruszali, to i byli troszkę głodni, więc zdrowa dieta. I w rezultacie wracali do domu, no nawet jeżeli nie wyzdrowieli, no to w stanie lepszym od zastanego na początku. W 1855 roku doktor Bremer startuje z rozmachem dla siebie, naprawdę, bo to wszystko jest według jego pomysłu zbudowanego, otwiera swoje pierwsze sanatorium do leczenia gruźlicy. Ośrodek się przyjmuje, on trafia z tym w dziesiątkę, ma kasę, ma rozmach, buduje ten z tyłu zamek, który widzicie, to nie jest zamek średniowieczny, pomimo że długo był po prostu nazywany tutaj lokalnie jako zamek. To nie jest zamek średniowieczny, to jest styl neogotycki, to jest właśnie druga połowa XIX wieku, jak to zostaje tutaj zbudowane. Pomysł się przyjmuje, zjeżdżają do niego z całej Europy kuracjusze. Jeżeli widać, że tutaj jest sukces, to od razu zjawia się konkurencja. W rezultacie powstaje tutaj aż 11 senatoriów. Pod koniec XIX wieku ośrodek jest w stanie przyjąć praktycznie 1000 kuracjuszy. Robi się bardzo popularnie i robi się bardzo drogo. Tak drogo, że jak wspomniałem, my byśmy tutaj nie mieli co 100 lat temu szukać. Co, przerwa? Może jakiś inny kadr? Nie. Zbierzesz myśli? To się może wydawać, ale na bank jesteśmy zmęczeni. Jesteś zmęczony, bo prowadziłeś od 8 rano. A jest 18. Tutaj po raz pierwszy pojawia się też polski ślad, ponieważ no, przedsięwzięcie prowadzenia takiego uzdrowiska jest bardzo duże. W związku z tym dr Bremer zaczyna sobie dobierać asystentów. Jednym z asystentów jest dr Alfred Sokołowski.
od którego właśnie miejscowość jest Opolak, co ważne. My znajdujemy się na ziemiach, no które właśnie obecnie są polskie. One nigdy polskie nie były. Więc cała historia, którą mówię, czy możemy się cieszyć, że na bazie, Sanatorium w Sokołowsku zbudowano ośrodek leczenia gruźlicy w Davos. No, nie możemy się cieszyć jako Polacy, ponieważ to było wszystko niemieckie i Niemcy Niemcom sobie coś takiego zrobili. To ziemie należą do nas, one wcześniej nasze za bardzo nie były. Więc Alfred Sokołowski zostaje jego asystentem, stąd pojawia się nazwa w 1945 roku na Sokołowsko. I teraz tak, tutaj jest naprawdę mega bogacie i wykwintnie. Nawet pierwsza wojna światowa tego miejsca nie dotknęła. Druga wojna światowa tego miejsca nie dotknęła. Przyjeżdżali tutaj się leczyć osoby właśnie z frontu i tak dalej. I ten okres świetności tego miejsca trwał do 1945 roku. No i później się wszystko popsuło, bo Polacy przyszli. Niemcy te ziemie uznawali za swoje rdzenne, dlatego też właśnie tam, gdzie Hitler budował UFO w Górach Wałbrzyskich, ten ośrodek był tam zbudowany, ta jego główna kwatera, ponieważ im się nie mieściło w głowie, że te ziemie mogą po prostu po wojnie nie należeć do nich. W związku z tym po wojnie, jak się okazało, ziemie przestały należeć do nich i dostali je Polacy. Polacy z drugiej strony też się nie spodziewali, że te ziemie je dostaną, więc nastąpiły tutaj przesiedlenia ze wschodu, z kresów dawnej Polski. Ludzi przesiedlali tutaj na te ziemie odzyskane. Więc Polacy przyjeżdżali tutaj, przyjeżdżali do miasteczka, które było niemieckie. No i przede wszystkim się kojarzyło z tym, że trzeba tutaj wszystko po prostu rozwalić, co się kojarzy z Niemcami. To jest raz, bo jest niemieckie. Dwa, no nie możemy tutaj, chyba na długo nie zostaniemy. Więc nie bawiono się w to, że może w swój własny ogródek nie warto robić brzydkich rzeczy. Bytowanie tutaj Polaków od 1945 roku było czysto takie dosyć rabunkowe, z tego co się w historii spotkałem, to nie jest moja opinia, ponieważ po prostu rzeczy były tutaj grabione, zabierane na potrzeby doraźne mieszkańców. I dlatego ten wspaniały zamek, który pewnie gdzieś umieściłem tutaj na przebitce, póki to działało, no dzisiaj wygląda w ten sposób, jest to ruina. Dużo rzeczy, które tutaj będziemy przechodzili, widać, że mają ten okres świetności mocno za sobą. Sokołowsko dopiero od niedawna za sprawą różnego rodzaju inicjatyw i środków unijnych zaczyna nabierać z powrotem życia i miejmy nadzieję, że to się uda, bo jeżeli idzie o architekturę, zabudowę i położenie, to wydaje mi się, że no naprawdę nie ma się czego powstydzić w stosunku do Zakopanego, gdyby tylko tutaj przywrócić ruch turystyczny. Z okresu PRL-u może być jeszcze ciekawe to, że od 1956 roku, z tego co pamiętam, jak się go jeszcze nazywał, zgubiłem datę. W każdym razie w okresie PRL-u jest to, że okres ruiny zostaje przerwany przez Stanisława Domina. Został on wraz z 4 kolegami przymus pracy tutaj w Sokołowsku, żeby odbudować ten jego świadczenie tej miejscowości usług leczniczych. Zostało tutaj utworzone Centrum Leczenia Chorób Dróg Oddechowych. Plany były ambitne, no udało się szkołę dla dzieci otworzyć, żeby nie uczyły się w jakichś tam starych budynkach. Jednak no, był PRL, pieniędzy zabrakło, więc był taki start. 3 kolegów przytomnie w ogóle w pierwszym roku, jak Domin dostał tą misję, 3 kolegów jego, które wraz z nim dostało przymus tej pracy, przytomnie zrezygnowało z niej. On wziął to ambicjonalnie i postanowił to doprowadzić do końca. Coś udało się zrobić, jednak niestety miejscowość nigdy nie odzyskała aż tak dużego znaczenia, jakie miała w drugiej połowie XIX wieku i pierwszej połowie wieku XX. Chodźmy sobie może teraz obejrzeć tutaj te rzeczy, które ma do zaproponowania. Tutaj możemy się obejrzymy, jak fajnie wygląda. Cała zabudowa jest zrobiona pod kuracjuszy, to jest druga połowa wieku XIX. Chodźmy. Dobra, weźmy się, przejdźmy tak dookoła.
tego sanatorium z zamiarem no urbexu, można by spróbować wejść i tak generalnie ja nie mam, mnie nie przeszkadza zazwyczaj jakieś bramy czy płoty, zazwyczaj jak jakaś dziura się znajdzie, no to ja to traktuję jako zaproszenie, jednak tutaj widać, że to jest w miarę dobrze ogrodzone, jak to się da to przeszło, to z tyłu jest nowy płotek. Można by to ledermanem wszystko poprzecinać, ale myślę, że to chyba nie o to chodzi w turystyce. Więc przejdziemy sobie naokoło, może gdzieś się jeszcze uda, może gdzieś się jeszcze uda jakieś tam wejście znaleźć. Coś może wyjdzie. Teraz zmniejszasz? No już masz zmniejszony. Zapomniałem wspomnieć o jednej rzeczy, skoro już tą historię tutaj przetaczam, to za chwilę na pewno w komentarzu ktoś, kto się tu orientuje orientuje się w historii tego miejsca. Przeszliśmy obok skweru Krzysztofa Kieślowskiego, przeszliśmy obok domu Krzysztofa Kieślowskiego, ponieważ Krzysztof Kieślowski spędził tutaj swoje młodzieńcze lata, co jest ważne, więc... Dlaczego? Dlaczego? Bo jego tata miał gruźlicę. Aha, dlaczego Krzysztof Kieślowski tutaj spędził swoje młodzieńcze lata? Ponieważ jego tata miał gruźlicę i on się tutaj leczył, a Krzysztof Kieślowski właśnie tutaj razem z nim mieszkał. Było tutaj, znajdowało się też kino, więc z tego co słyszałem, jak czytałem historię, że no nie było go tam stać, żeby do tego kina normalnie wchodzić, więc jakoś tam gdzieś przez świetliki oglądał te filmy gdzieś spoza budynku kina. Ja jeszcze jedno wspomniałem, dlaczego Zakopane zawdzięcza swoją dzisiejszą funkcję turystyczną Sokołowsku. Ponieważ jeszcze tutaj przybyła taka osoba, poczekaj, żeby może dwóch nazwisk nie łączyć. O, zupełnie no to weź inny, na biuro kuracjuszy, bo jest dobre. I nie ruszaj się, nie ruszaj mi się, stój. Więc Zakopane zawdzięcza swoją turystyczną funkcję, którą pełni dzisiaj, dlatego też, że tutaj przejeżdżając zawitał Tytus Chałubiński. Osoba na północy nam totalnie nieznana. Trzy razy spoglądałem na kartkę, żeby sobie przypomnieć imię i nazwisko. Osoba, która była pod wrażeniem klimatu tutaj panującego i co dało się Sokołowskim pod kątem turystyki i sanatoriów zrobić, więc ruszył dalej znaleźć miejsce, które mogłoby pełnić podobną funkcję. Znalazł Zakopane. Ale że w Polsce, nie? Bo on tutaj... No to ciężka sprawa, bo mieliśmy Zakopane. Polski wtedy nie było, więc po prostu Polak nie chciał tego chyba robić w Gerbersdorf. No tak, 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 ale że tutaj się zainspirował jak gdyby niemiecką myślą techniczną. Tak. I chciał wykomponować coś... Zgodnie z moją posiadaną wiedzą, jak najbardziej właśnie coś takiego. I do tej pory w Zakopanem jest o Chałubińskim bardzo dużo wspomnień, ponieważ no ta miejscowość w dzisiejszej postaci popularnej istnieje dzięki właśnie Tytusowi Chałubińskiemu, który też skądś inspirację wziął, a wziął ją tutaj właśnie z Sokołowska. Dużo rzeczy, które teraz przejdziemy i zobaczymy, było robione pod kuracjuszy. Ja nie wiem, czy wspomniałem, ale pod koniec XIX wieku miejscowość była w stanie przyjąć praktycznie 1000 kuracjuszy naraz w 11 sanatoriach. No to idziemy się dalej przechodzić. Idziemy do parku, zobaczymy kościół ewangelicki, który teraz chyba jest przerobiony na katolicki i cerkiew, bardzo ładnie położona, bardzo ładnie. Pierwszy raz tu jesteśmy, nie mam pojęcia gdzie to jest, nie wiem jak to wygląda. W internecie widziałeś. Tak, ale w internecie widziałem, że na zdjęciach to dobrze wygląda, więc mam nadzieję, że na żywo też. Sama miejscowość też robi fajne wrażenie, ponieważ no, jest położona w dolince pomiędzy wszystkimi tutaj sudeckimi szczytami. Dobra, pauza. No. Bęk. Gdyby to działało w tej chwili, to bym Monikę zaprosił, sam zaproponował, że zapraszam na aromatyczną kawusię po przyjeździe do Sokołowska. Całe szczęście te pieniądze zostaną ze mną, ponieważ kawiarenka jest ładna, ale jest czynna w... Jak to się zaczynało? Czwartek, piątek, sobota. I niedziela. Nie wiem, czy niedziela, ale nieważne. Dzisiaj jest poniedziałek. Tak, niedziela też. W każdym razie nie w poniedziałek, jak jest dzisiaj, nie we wtorek i nie w środę. Więc przyjdziemy w czwartek. Więc być może jak będziemy właściwi, to przyjdziemy w czwartek. Jak przeżyję, no tak, też prawda. Zbliżamy się do domu Kieślowskiego, więc... No, będzie można to przyspieszyć, jak idziemy. Tak, tak. Ale będziesz miał możliwość. No,
Tak, dobra. To będzie tak. Lokalny artysta, chyba bez talentu. Moje prywatne zdanie. Niepodobne. Lepszego nie mieli. W każdym razie, jak głosi tablica, w latach 1951-55 mieszkał tutaj Krzysztof Kieślowski i to jest konkretnie ten budynek. Tam w czerwieniej tablica to była wspominkowa tablica, to była jakaś galeria sztuki, zdaje się. Tak, i biblioteka. I biblioteka. A to jest miejsce in situ, że właśnie on ze swoim ojcem, myślę, że chyba matką też i całą rodziną, tak? Nie wiem, czy miał rodzeństwo, czy nie. Mama była? Nie wiemy, nie sprawdziliśmy. Nie wiem, lubię kino, lubię filmy, ale nie interesuję się osobami, które je tworzą. No, idziemy dalej. Czekaj, jeszcze zrobię najazd na kino. Bing, 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 bing. No, możemy iść dalej. Ciekawe, czy to był ten budynek kina, co było właśnie przy powieści, że go nie było stać na bilety, więc siedział i przez dach patrzył. A co myślisz, że mieli dwa? Wszędzie tu jest blisko, więc już mi się podoba. Styka. Ryneczek w Sokołowsku, nazywany skwerem Krzysztofa Kieślowskiego, więc widać, że jest tutaj naprawdę sympatycznie, fajnie upamiętniony. Teraz idziemy znaleźć wspomniany, jeżeli wspominałem, ale nie pamiętam, czy wspominałem, kościół był ewangelicki oraz cerkiew. A dlaczego one są takie małe i dlaczego ich tutaj jest, no to może już w tle z tymi kościołami, żeby no, temat pasował. Mhm. W niewielkim oddaleniu od miasteczka, i to naprawdę niewielkim, bo tam widać, że 200 metrów dalej jest ta główna ulica, przy której byliśmy. Coś tam widać? Mhm. Ale już w bardzo ładnych, zielonych terenach znajduje się pierwszy z kościółków, na które tutaj się natknęliśmy. Na chwilę obecną jest to rzymskokatolicki kościół, ale tak naprawdę on jest poprotestancki. On tak naprawdę jest starszy niż większość obiektów Sokołowska, ponieważ on jest z XVII wieku. Jest z XVII wieku, nie wiem dlaczego na Wikipedii... Jesteś w cieniu. Nie wiem dlaczego na Wikipedii jest napisane, że nie przedstawia specjalnie wartości zabytkowej. No, jak już XVII wiek, no to niby powinien, ale ja się nie będę tłukł. Więc nieduży, jednonawowy kościół z XVII wieku, poprotestancki, na chwilę obecną katolicki. My jednak idziemy dalej, bo to co naprawdę, tak szczerze mówiąc, będzie dla nas coś nowego, na północy tego za dużo nie mamy, to chcę znaleźć cerkiew. Teraz. Jak wspomniałem, gdy Bremerowi udało się z powodzeniem założyć jego senatorium i rozpoczęło ono dobrą... Jak wspomniałem, gdy Bremerowi udało się rozpocząć działalność tego... Poczekaj chwilę. Dobrze. Zrobię ci przebitki. Tylko kurde, mogły być tablice. Bo to ładnie wygląda, a tak nieładnie w kadrze, albo mam wrażenie takie. Znaczy ja ci powiem, że ten, że wysłał, albo zejdźmy tam. Dobra. Wystartował ze swoim senatorium i zaczęło ono przynosić zyski, robić się popularne w całej Europie. To jak wspomniałem, od razu też pojawili się naśladowcy. Nie ma tutaj za dużo, no jak wspomniałem, wieś uległa praktycznie całkowitej dewastacji. Po 1945 roku, nie w czasie wojny, bo nasi tutaj weszli, jednym z odbudowanych senatoriów, którym można się pochwalić, to jest z tyłu byłe senatorium Biały Orzeł. Oddaje ono skalę i rozmach, jak tutaj mogło wyglądać, gdy 11 takich senatoriów w takim stanie stało no, obok siebie tutaj w tej miejscowości i zjeżdżali tutaj bogaci kuracjusze. Więc to sanatorium widać, że jest zbudowane w zupełnie innym stylu, nie ma takiego rozmachu jak ten bremerowski Grunwald, bo to po II wojnie światowej się nazywało sanatorium Grunwald, nie jest neogotyku, w lekkim już takim typowym stylu dla początku XX przełomu, lat wieku XIX i XX jest zbudowane. Jest lżej. Wiadomo, że senatorium to nie jest tylko sam budynek, że wkładamy tam tych kuracjuszy i niech sobie zdrowieją. To ten senatorium było budynkiem dla ich przechowywania, ale tak naprawdę całość magii tego miejsca tutaj to jest klimat. I jako że klimat na wolnym powietrzu, no to
Większość sanatoriów tutaj miała z tyłu porobione parki zdrojowe, coś w tym rodzaju mniej więcej, więc zobaczymy całą masę rzeźb różnych antycznych, które by mogły się wydawać, że tutaj pochodzą z antyku, jakkolwiek to wszystko jest stylizowane na potrzeby tej turystyki rekreacyjnej. Więc tam też pod dużą częścią rzeźb są różnego rodzaju inskrypcje, coś na zasadzie, że tam pozytywne myślenie daje pozytywne rezultaty, coś w ten klimat. To wszystko jest nowo współczesne osobom je tworzącym na przełomie wieku XIX i XX, więc zobaczmy sobie może parę tych rzeźb, jak to wygląda, bo tutaj widać, że chyba jest to w miarę odrestaurowane. Ładnie. O, też widać ładnie tą architekturę, dach drewniany. Tu szklana kopuła. Pewnie jakaś palmiarnia. Mhm. Pacjenci, którzy się tutaj znajdowali, mogli się znajdować najprawdopodobniej w dwóch kondycjach. Albo w miarę dobrej i mogli chodzić, albo w słabej. Ci, którzy mogli chodzić, cieszyli się tutaj tym parkiem zdrojowym i ruchem na świeżym powietrzu. Ci, którzy niestety już gorzej przychodzili i byli w stadium finalnym, to nie jest galeria, to nie są balkony. Tutaj znajdowały się leżaki, na których ci pacjenci po prostu leżakowali, skoro nie mogli chodzić. Takich galerii, które nie są galeriami do leżakowania, było tutaj więcej. Większość się już nie uchowała. Tutaj całe szczęście tą jedną zrewitalizowano i możemy oglądać, jak ona by ładnie wyglądała, gdyby był to właśnie XIX wiek. Sokołowsko jest na tyle mało turystycznie popularną miejscowością, że ja szczerze mówiąc wszystkie atrakcje musiałem wyszukiwać na zdjęciach satelitarnych, bo żadna z posiadanych przeze mnie map nie miała miniaturek miejscowości Sokołowsko w jakiejś przyzwoitej skali, żeby różne rzeczy były na niej naniesione. Więc ja z góry patrzyłem, gdzie mniej więcej rzeczy mogą się znajdować. Tutaj pierwsza podpowiedź, ja szukam cerkwi, my szukamy cerkwi, przepraszam, my szukamy cerkwi. Jest tabliczka, która mówi, że chyba jesteśmy na dobrej drodze. Tak, cerkiew świętego Marcina i mamy tam taki znaczek przewijania jak na wideo, że w tamtym kierunku, czyli idziemy dobrze. Zoomujesz? Nie. Wcale. Cerkiew się znalazła, więc możemy iść. Przez sekundę już myślałem, tutaj nikogo nie ma, a oni znowu coś jest zakratowane i tutaj nie wejdziemy. Całe szczęście właśnie w tym wypadku kraty nie są dla nas przeszkodą, bo nie muszę używać Ledermana, żeby się dostać. Skąd takie kościółki się w takiej małej postaci tutaj pojawiały? Przede wszystkim dlatego, że zjawiali się tu bogaci kuracjusze z jakiegoś swojego regionu, no i chcieli mieć możliwość robienia swoich zwyczajowych rzeczy po Bożemu, można powiedzieć, tak jak to powinno się robić. Dlatego jak przyjechali przykładowo zawsze prawosławia, w 1900 roku wybudowano malutką cerkiew, która umożliwiałaby im tutaj branie udziału w nabożeństwach po ichnemu. Więc ona nie jest zabytkowa, ona nie jest starożytna, tak jak budowało się tutaj w okolicach od drugiej połowy XIX wieku do pierwszej połowy XX wieku, tak powstawały kolejne rzeczy, które powiększały tutaj ten kurort i robiły go jeszcze bardziej wypasionym. Jak pojawili się przykładowo Norwegowie, no to oni lubili z kolei jeździć na nartach. No to tutaj już nie istnieje, została rozebrana, ale jak przyjechali Norwegowie, no to zbudowano skocznię narciarską. Taki klimat. Prawosławni dostali cerkiew, Norwegowie skocznię narciarską. No i tak, to jest nasz pierwszy dzień po przyjeździe z Pruszcza Gdańskiego z Gdańska, z naszego dzikiej północy tutaj, więc jesteśmy troszkę zmęczeni. To jest szybki pierwszy dzień urlopu na miejscu, jak przyjechaliśmy. Samochodem jechało się fajnie od 8 do 16 na ten. Od 8 do 18 jadąc bardzo, bardzo szybko. Przyjechaliśmy, obeszliśmy sobie i w planie na jutro jest skorzystanie z tej lokalizacji Sokołowska, więc jutro jedziemy do Karpacza, wejść sobie, trekking zrobić szlakami na Śnieżkę. A tymczasem wiem, że tutaj pewnie dałoby się powiedzieć więcej i więcej historii wyczytać, ale niestety z tego naczynia też czasami się przelewa, więc jak ja bym sobie 2 tygodnie zrobił na pełnej petardzie, że będę znał historię wszystkiego, to ze mną byłoby krucho.
A też jechaliśmy na urlop, więc wypada wypocząć. Więc takie oprowadzenie po miejscu, o którym przeczytałem, nigdy nie byłem i nie wiedziałem, że ono istnieje. A teraz idziemy do naszego super lokum, Pawiego Ogona, tak się nazywa. Idziemy do Pawiego Ogona troszkę odpocząć, jutro wyruszamy na szlak na Śnieżkę. Więc jeżeli ten materiał był nudny, a pewnie był nudny, no to stali widzowie przynajmniej wiedzą, że żyje. A nowi znajdą sobie jakieś inne, normalniejsze kanały. Dziękujemy za uwagę. Do jutra.